Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku spełniam życzenie jednego z widzów i będzie dzisiaj o te turnieju Kochamy Polskie Seriale, już lekko zapomnianym, nadawanym w latach 2000-2004 na antenie TVP1 i prowadzonym przez świętej pamięci nieodżałowanego Jacka Chmielnika. Kochamy Polskie Seriale był turniejem rodzinnym. W grze brały udział dwie rodziny, które rywalizowały ze sobą w trzech rundach. Oczywiście z wiedzy o polskich serialach. Przede wszystkim te turniej Kochamy Polskie Seriale to był ten turniej, który był ułożony pucharowo, miał konstrukcję pucharową, czyli zwycięzcy, najpierw były eliminacje, zwycięzcy eliminacji grali w ćwierćfinałach, potem w półfinałach i od razu w finale, a w finale główną nagrodą było, z tego co pamiętam, 300 tysięcy złotych. Program był nadawany przez 4 lata właśnie, emitowany był w niedzielę około godziny 13, potem chyba jeszcze w soboty, gdzieś wieczorem, jakoś tak. Co jeszcze? W 2002 roku z okazji 50-lecia TVP wyszła taka specjalna edycja, specjalna wersja Kochamy TVP, z wiedzy oczywiście o TVP. A jak wyglądały zasady właśnie w tej głównej serii, czyli Kochamy Polskie Seriale? Były 3 rundy. W pierwszej rundzie, runda kolorowa to była, były 3 grupy, żółta, zielona i niebieska. W każdej z grup były po 3 seriale i właśnie zawodnicy, drużyny najpierw wybierały dla siebie, ponieważ w każdym odcinku, jak już mówiłem, były dwie drużyny, czteroosobowe rodziny prawdopodobnie to były. I w każdym z tych wybierały dla siebie najpierw dwa pytania z określonej grupy. To było pytanie z przypadkowego serialu. Były 3 seriale, z każdego mogło paść pytanie. Wszystkie pytania miały 4 warianty odpowiedzi A, B, C, D. Na odpowiedź było 20 sekund. Za prawidłową odpowiedź dawano 10 punktów, za złą odpowiedź odbierano 10 punktów. No i tak. No i było tak, że najpierw wybierali chyba 2 pytania dla siebie i 2 pytania dla przeciwników. Oczywiście mówiąc tylko kolor grupy. Czyli każda drużyna dostała po 4 pytania w pierwszej rundzie, potem była runda indywidualna, gdzie każdy z graczy odpowiadał indywidualnie, znaczy po 3 graczy z drużyny. Za odpowiedź powodowała wylądowanie, nie dość, że utratę 10 punktów, to jeszcze wylądowanie na ławce kar. No i w finale drużyna musiała radzić sobie bez niego. Finał to było 10 pytań otwartych, bez żadnych wariantów odpowiedzi. No i drużyny się zgłaszały. Na zgłoszenie miały 5 sekund, na odpowiedź 20 chyba. No i prawidłowa odpowiedź 10 punktów plus, zła minus 10 punktów. Wygrywała ta drużyna, która miała więcej punktów po ostatnim 10 pytaniu. Natomiast na początku każdego odcinka drużyna każda dostawała ekstra 100 punktów. No i z tych 100 punktów mogła je stracić albo zyskiwać i rozbudowywać swój dorobek. Teleturniej Kochamy Polskie Seriale. Głównym hasłem tego teleturnieju było to, że to jest teleturniej, w którym nikt nie przegrywał, ponieważ zarówno drużyna zwycięska, jak i drużyna przegrana dostawały nagrody. Tylko oczywiście wszystkie były zgodnie z tym, w jakim miejscu się te drużyny znalazły. Co jeszcze należy powiedzieć? Była też taka wersja o stawce większej niż życie, wakacje z klosem, czy jakoś tak. Potem po tych edycjach specjalnych, ogólnie po zakończeniu teleturnieju Kochamy Polskie Seriale, powstał spin-off Kochamy Polskie Komedie. Ale to jest temat na zupełnie inny odcinek. Teraz już Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!